Cześć Wam wszystkim, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Ja znajduję się na łowisku Nowaki. Przyjechałem tutaj w poszukiwaniu jakiegoś białorybu, ale interesują mnie zimowe płocie. Cały czas ich szukam i dwa dni temu byłem z Michałem na rzece w Nysie, na Nysie Kłodzkiej i niestety nie udało nam się nic połowić, a robiliśmy nockę. Pojechaliśmy o godzinie 20, wróciliśmy o 2 w nocy do domu. Padło tylko parę małych jazgarzy. No niestety tak to bywa, ale próbować trzeba. Dlatego przyjechałem w dzień na to łowisko. Lód już zszedł, mamy jakiś taki okres w tym grudniu, że jest troszeczkę cieplej, więc warto to wykorzystać. Ja przygotowuję oczywiście w poszukiwaniu dalej zimowej, ładnej płoci, zanętę płoć i to jest tym razem od Lorpio. Wymieszam to z gliną od Górka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A Wy zobaczcie, jaki był klimat na rzece Nysa Kłodzka w Nysie. Tak oto wygląda nasze stanowisko. Mamy tam brolkę razem z grzejnikiem na wszelki wypadek, żeby się dogrzać. A tutaj po lewej stronie wędki. Michał ma na stojaku, moje są kawałek tam dalej. Normalnie na Kuzo Quantum się rozstawiam i będę aktywnie siedział przy wędkach. No chyba, że jakiś deszcz zacznie lać i zmoknę jak pies. Przygotowanie, zaraz Wam pokażę zresztą, co będziemy sypali do wiaderka i co będziemy zakładali na haczyk. Podjęliśmy rękawice i kilka godzin spędziliśmy nad wodą. Używaliśmy wielu przynęt, jednak ryby nie chciały żerować. Woda po roztopach była wzburzona, mętna i niosła wiele trawy, która po zaczepieniu o żyłkę przesuwała cały zestaw. Ogrzewaliśmy się naszym piecykiem naftowym i popijaliśmy herbatkę. Czas zleciał bardzo szybko. Koło godziny pierwszej zbieraliśmy się do domu. Jedyny kontakt z rybą wypracował Michał i oto jego ogromny efekt. Jak możecie zobaczyć, dzisiaj naprawdę na leniwca, bo jestem tutaj orientacyjnie. Już jest południe, więc dużo czasu mi nie zostało na wędkowanie, zanim się ściemni. I zobaczymy, czy cokolwiek uda się złowić dzisiejszego dnia. Dlatego podpóreczka. Dwie wędki na podpórce, bez żadnego stanowiska. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Mieszanka skromna, dużo jej nie ma, pół na pół glina z zanętą, robactwo żywe i mi się wydaje, że to wystarczy. Jeśli coś się będzie miało dziać, to jakieś branie bądź rybę zobaczymy. Wtedy następnym razem przyjadę i przygotuję się troszeczkę lepiej. W związku z tym, że jest cholernie zimno, raczej może zimno nie do końca, co jest bardzo nieprzyjemny wiatr, mam auto dość blisko stanowiska, nie muszę siedzieć i się wietrzyć niepotrzebnie. Ostatnio jak na Udmuchowie byłem i w tym wietrze wysiedzieliśmy kilka godzin, to wróciłem z przeziębieniem, więc troszeczkę się zabezpieczam. Najważniejsze to, że się udało wyskoczyć na kilka godzin i popatrzeć na wędki, które są zarzucone do wody. Słuchajcie! Mimo ciężkich warunków i tego, że chowałem się w tym samochodzie, z daleka patrzyłem, czy coś się dzieje i widziałem, jak wygięło wędkę. A jak wygięło wędkę, to znaczy, że jest ryba. Ha, nieźle, udało się. Biegnę sobie tutaj pod górkę i prawie orła wyrżnąłem. Myślałem, że im wędkę wciągnie do wody. Proszę bardzo. Około 40 cm. Żadnej filozofii w tym moim wędkowaniu dzisiaj nie ma. Zobaczcie sami, nakładam tylko 3 pineczki o 3 różnych kolorach. Byle żeby się coś odróżniało na tym haczyku. O, tak to wygląda.
nawijamy te robale z zanętą do koszyczka. Proszę bardzo. I zestaw ląduje w wodzie. Zobaczcie, jak wyglądają moje buty. Żeby dojść do stanowiska, jest mnóstwo błota i prawie bym się wyrąbał, a jakbym tam poszedł jak burza razem z tymi wędkami. Ale mimo wszystko bardzo się cieszę z tego względu, że udało się złowić tego leszcza. To już jest taka pora zimowa, że każda ryba cieszy. Mała, duża, cieszy. No i oczywiście nie poddajemy się i czekamy na jeszcze jedno branie. Miejmy nadzieję, że uda się złowić jeszcze jedną rybę. No i ostatnio też wam się nie pochwaliłem, że zmieniłem samochód na większy, taki do wędkowania. Dacia Logan, zobaczcie, ile tutaj jest miejsca, ile można spakować rzeczy. Ale to wszystko na razie jest tak rzucone, bo auto mam od tygodnia i jeszcze nie ogarnąłem tego tak, jak powinno to wyglądać. Mimo wszystko zawieszenie w tym aucie jest dość wysokie. I można jeździć po dziurach i wertepach. Prawie się zakopałem, jak tutaj wjeżdżałem. Zobaczcie, ile błota na kołach, ale mam nadzieję, że wyjadę. Zobaczcie, udało się złowić drugą rybę, ale nie będę już jej wyciągał, tylko wypniemy ją tutaj i od razu wypuścimy. Zobaczcie, kolejny leszczyk. No i fajnie, że coś się dzieje. Ryby dopisują. Myślę, że jakbym się bardziej przyłożył, to złowiłbym ich o wiele więcej. Jak widzieliście, była kolejna ryba. Mniejszy leszczyk od tego pierwszego. To tylko na tą jedną wędkę mi biorą i to jeszcze bliżej rzucam. Tam co mam dalej, to nic się nie dzieje. Jeszcze jeden rzut, posiedzę jeszcze z pół godziny. Może jeszcze jednego uda się złowić. Zakładam tak samo jak wcześniej, czyli jedna pinka taka różowa, druga pinka taka biała i trzecia pinka taka żółta. No i dobra, lecimy z powrotem do wody. Proste wędkowanie dzisiejszego dnia, bez żadnego wymyślania. Nie, wymyślaniem jest to, żeby się chować w tym samochodzie, co za mną stoi, aby nie zmarznąć za bardzo. Bo jak znowu będę przeziębiony, to żona mnie chyba zastrzeli. Dlatego bezpiecznie w samochodzie. Poszło do wody. A już rzucam z takiej pozycji klęczącej. Nade mną drzewo jest, nie chcę zahaczyć. I jeszcze pół godzinki zestawy w wodzie. I zobaczymy, czy będzie trzecie branie i trzecia ryba. Z tego względu, że już zmarzłem, będę kończył dzisiejsze wędkowanie. Wędki jeszcze się moczą, ale idę już je pozbierać i zapakować się do samochodu. Chcę wrócić do domu, póki jeszcze będzie jasno. Jutro Wigilia, więc z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wam dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, żeby wasze marzenia się spełniły. No i oczywiście przyjemnej, fajnej kolacji w gronie rodzinnym w dniu jutrzejszym. A my się widzimy następną sobotę o godzinie 16 na kanale Giętka Wędka, więc nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, a jak to się znowu subskrypcję. Do zobaczenia.